Coś stuknęło. Coś stuknęło, coś puknęło. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, witam. Tak sobie pomyślałem, że zanim przejdziemy do kluczowego momentu każdego wywiadu, a przynajmniej tego najważniejszego i Pani zadam na pytanie... Na przyszłość i inspirację. Nie, blisko. Kto pisze teksty, kto pisze muzykę w zespole WW? Pan w scenie wyjdzie, to może... Nie, może pan śmiało pytać, ja już jestem przyzwyczajony. Ja wiem. Ale tak zupełnie serio, jak sobie myślałem. I bardzo się cieszę w ogóle, że możemy się spotkać. Słuchając trochę płyty i zastanawiając się właściwie, skąd znam WW i skąd znam pańską twórczość, musiałem chwilę pogrzebać, ale doszedłem do tego, że to jednak przez synów musiało być. Że faktycznie chyba było tak, że... Najpierw słuchałem Fisza. Ten początek lat 2000 to była ogromna fascynacja tym, co robił Bartek. No ale to obaj tak naprawdę. I chyba po tym gdzieś się dowiedziałem, że ci sympatyczni chłopcy mają ojca, że ten ojciec też gra muzykę. Bywa tak czasami. Czyli nie bójmy się tego słowa, dorósł pan troszkę. Zestarzałem się. Czy jeszcze bardziej? To już mnie pan dobił. Dobra, 1-0 dla pana. Ale uważam, że to i tak jest bardzo rzadkie tak naprawdę. W sensie ta moja droga jest raczej rzadka, no bo zwykle... Przez syna do ojca. No, zwykle przez ojca do syna się gdzieś tam można dokopać, a tutaj w tę drugą stronę. I uważam, że znowu użyję tego strasznego określenia posuwania się w latach. Tym bardziej muzykę i pana solo, pana w duetach i jako WW naprawdę realnie doceniam. Ten kunszt, który... To pan. To pan kupuje nasze płyty. Streamuję raczej. Żadnej nadziei. Jeszcze do kilka miesięcy temu, kiedy miałem poprzedni samochód, to było ostatnie miejsce, gdzie miałem włożyć płytę CD jeszcze do odtwarzacza. A winy coś takiego, nie? No dobra, trudno. A pan dobrze. Tak? Pan winyla? Ja winyl. Ale świat cały choruje na płytę. Ludzie chcą jednak, żeby człowieka ludzkiej ręki, że coś by produkował te żłobki tam. Znaczy one są piękne, ja nie przeczę. No. Tylko mi się nie chce wstawać. Ja wiem, nikomu się nie chce. No. A głosować się panu chce, przepraszam? Głosować? Tak. To jest najważniejsze. O tym jeszcze możemy porozmawiać. Nie, głosować mi się bardzo chce, ale przekładanie winyli, jakkolwiek mam znajomych, którzy kolekcjonują, mam znajomych, którzy mają nawet audiofilski sprzęt i winyle, więc to wszystko tam razem ze sobą robi różnicę. Tak jak myślę o sobie... Ale wie pan, to chciałem pana pocieszyć, mało pan w tym pogrzebał, zwierzę żywe lata to, że są lata, takie lata jeszcze. Gramofony, które same zmieniają w stronę płyty. To chyba jakaś taka, albo super premium, albo tandeta. Nie, to nie są chyba audiofilskie i pewnie Japończycy to wymyślili, ale wiem, że takie są, bo kiedy... Taka szafa grająca trochę. Ciężko mi powiedzieć. Ja to polubiłem jednak. Najpierw rzeczywiście mi to trochę przeszkadzało, że to trzeba ta strona A, strona B i to tam... No ale polubiłem. No do wszystkiego się można może przyzwyczaić. Nie, no do wszystkiego się można przyzwyczaić. Wydaje mi się, że też akurat winyle wymagają pewnego stopnia snobizmu takiego. Ale też wymagają tkliwości i czułości, bo trzeba te winyle przeczyścić. No, coś trzeba z nimi zrobić. No to jeśli się lubi przedmiot, ja lubię przedmioty. I po prostu, to znaczy lubię coś, co jest przedmioty w tym sensie, że lubię takie rzeczy, które są wyprodukowane, no nie do końca może przez człowieka, ale jednak tam się czuje jakąś rękę ludzką, słyszy się to. To jest takie humanistyczne brzmienie jeszcze winyl daje. Nie wiem, jak to określić, ale jest coś tej niedoskonałości właśnie winyla w stosunku do kompaktu, że tam się czuje tego człowieka. Ale może to na tym nam nie zależy. Może my chcemy być kosmonautami wszyscy. No nie, nie ja. Nie. Nie, jest, jak rozmawiamy, to jest 2 listopada. No tak. Więc tutaj z kwestią doskonałości i skończoności mieliśmy okazję niedawno się spotkać. Dokładnie. Bardzo dosłownie. Nie. Ja się zdecydowanie zapisuję po stronie tych śmiertelnych, którzy jednak... Nie, absolutnie. Ale tak przyszło mi na myśl w waszej audycji, faktycznie lata mucha, ostatnia chyba, letnia mucha w naszym studiu. W audycji puszczacie muzykę z winyli? Jest taka możliwość? W sensie radia dają taką możliwość? Tak. I to zdecydowanie tak, ale też jedyne płyty, które kupuję poza winylami, to są kompakty ze względu tylko i wyłącznie na audycję, no i na samochód. No tak. Czyli ma pan w aucie kompakt. Mam w aucie kompakt.
No ja już, moje auto ma już 6 lat, proszę pana, chyba. To już taka końcówka. Kolejny samochód już nie będzie miał. Tak. Chyba, że Porsche. Bo ostatnio miałem okazję przez chwilę jechać Porsche 2-letnim i miało CD. Po więc co? To można... Miało. Proszę, ale po co, nie wiadomo. Jak się tak szybko jeździ, no może, nie wiadomo. No bardziej było słuchać faktycznie silnik niż, no właśnie, niż cokolwiek no innego. To... No nie, ja mam kompakty. Tak. Jeszcze, ale w domu bardzo rzadko słucham. W domu jednak to jest taki rodzaj celebrowania. Tu jest, duża płyta. Żeby nie pomylił się, tu jest buteleczka winka, tu jest kieliszek, tu jest mniej więcej adapter i tu jest szmatka do czyszczenia i tu jest fotel. Tak, wszystko jest tak blisko? No blisko, blisko, bo był pan kiedyś w moim wieku? Nie. To się, nie mogę się tak szybko i ochoczo ruszać, żeby zmieniać te strony. Wolę sobie, nie, no muszę podejść do tego adapteru. Ale jednakowoż jest to taka, to jest taka moja, malutki taka moja świątynka. Nie wiem, nie jestem sam muzykiem, ale czasem się zastanawiam, A co tam stoi? No już ustaliliśmy, że stoi tam gitara, ale... Edur, jak pan przytnie, to nie ma we wsi, prawda? Nie, no... Podobno słynie pan z Eduru, a niektórzy twierdzą, że Amol nieźle wychodzi, ale to nie wiem, czy... Ten z siódemką. Z siódemką? A jak? No nie, no to zmienia w ogóle postać sytuacji. Jakby były jakieś roszady tam w zespole, to proszę dzwonić. No gitarzystów wsia krew nie chce przyjmować, bo... A czy to jest prawda? Tak jest. Trochę a propos. Mm-hmm. Czy to jest prawda? 100 lat temu to słyszałem i nie wiem właśnie, czy się przesłyszałem, czy nie, że zaczął pan śpiewać tylko dlatego, że się pan z wokalistami nie mógł dogadać nigdy. Zaczął pan śpiewać żeby nikogo nie urazić. Jest tak i w szkołach w ogóle wyższych muzycznych jest tak, że wokaliści jakoś mają kłopot z empatią albo... Z empatią? Albo jest coś takiego w zawodzie. Była taka piosenkarka na przykład, nie powiem jak się nazywała, żeby nie było przykro. Czyli że ja. Z wieloma piosenkarkami i głównie z piosenkarkami pracowałem. Ale myślę, że ten fakt autentyczny zresztą, który przytoczę, wyjaśni, dlaczego się z wokalistami często słabo pracuje. Mianowicie produkowałem jej płytę swego czasu i ona odsłuchiwała tą płytę, ściągając cały podkład, czyli tylko głosu ludzkiego słuchała. Taki wynalazek. No więc ciężko pracować z ludźmi, ale którzy... Ale wytłumaczyła czemu? No bo to dobrze. No bo ona chciała usłyszeć, czy ona dobrze śpiewa. No właśnie. No tak, no ale myślę, że w owej opowieści zawiera się główny problem współpracy z pieśniarzami, gdyż ja jestem człowiekiem, który zawsze pracował w zespole. Zawsze uwielbia zespół jako grupę ludzi, jeśli grasz w zespole, i to zawsze ktoś ci powie, zjedz Snickersa i tak dalej. Zawsze ktoś cię tam przypilnuje. Natomiast wokaliści najczęściej traktują zespół jako grupę ludzi, która im akompaniuje. Służy. I która im służy. I z tego, co wiem, wielu od moich kolegów muzyków sesyjnych tak zwanych, wiem, że oni wielokrotnie dostawali różne straszne bączki od różnych wokalistów. Ja miałem wspaniałe wokalistki, z którymi pracowałem, wszystkie największe w Polsce i nie powiem złego słowa. Niemniej, jeśli chce się założyć zespół, to po pierwsze dobrze, myślę, dla zespołu robi, kiedy nie ma tam dziewczyny, bo to się robią jakieś... No, kilka osób się też zastanawia, co chodzi. Tam no się robią różne, prędzej czy później, jakieś osobiste relacje i tak dalej. Ale w ogóle fajnie jest, kiedy w zespole wszyscy są muzykantami. No, dla muzykantów się czują bardziej dowartościowani. Ja krótki miałem epizod w zespole, bo to było liceum. Mhm. Natomiast doskonale pamiętam, że przeszliśmy oczywiście przez ten obowiązkowy fragment naszej krótkiej, acz intensywnej kariery, kiedy kłóciliśmy się, kto jest głośniej i ciszej. No. Ale to jest chyba obowiązkowe, nie wyobrażam sobie, żeby nie, to... Nie, ja się nie kłócę, ja zawsze jestem najgłośniejszy. To ja nie miałem swojego pieca. Ja miałem piec spadkowy czyjś i to była stara Elektra czy coś takiego i to już było spalone dość mocno. To burczało. No. Nie, no bo zespół to jest taka forma w demokracji, w której jednak jedna osoba decyduje. To trzeba być o tym
Tak jak w naszym państwie kochanym. Więc to jest dla mnie, w zespole, w którym ja jestem tą osobą, jest to wyjątkowo atrakcyjna forma pracy. Zanim jeszcze dojdziemy do premiery, bo ten album ma taki tytuł, który może kilka osób zgubić, to wynotowałem sobie kilka rzeczy z takiej starszej przeszłości, bo jest ta nieodległa przeszłość, ale jest też ta starsza przeszłość. Wspomnienie, ponoć pańskie, a przynajmniej taki cytat znalazłem. Szybko się pan domyśli, o czym to. Nagrania źle wyglądały, ponieważ myśmy się już nie lubili podczas nagrywania. Formacja powstała w sposób zbyt ryzykowny, ponieważ Zbyszek Hołdys był człowiekiem, który zaczął wątpić w sens prowadzenia zespołu Perfect i chciał bardzo zrobić coś innego, coś awangardowego i coś bardziej wspólnego z zainteresowaniami młodych mieszczan, natomiast chyba nie do końca uniósł ten projekt. No i porażka projektu w dużej mierze polegała na tym, że to były cztery indywidualności. To takie podwaliny pod WW tak naprawdę. I rok bodaj 83. Już proszę mnie o to nie pytać. Trzeci chyba nie. Nie, to jeśli to było przed Liczyngiem przecież Morawskiego Rosyjnego, może powstał w trzecim, ale płytę nie nagraliśmy. To było ryzykowne posunięcie. Ja byłem chłopakiem grającym głównie za granicą wtedy z zespołem Ocean. Spotkałem mojego kolegę. Nie, to chyba Zbyszek Hołdys do mnie zadzwonił. Myśmy się ze Zbyszkiem przyjaźnili i rzeczywiście był to okres, w którym Zbyszek chciał troszkę odświeżyć formułę. Troszkę formuła Perfektu go już ugniatała. Granie owej autobiografii w kółko w tej samej wersji ugniatała i myślę, że nie spodziewał się jednak, że każdy koncert będzie się zaczynał od tłumu ludzi ryczących autobiografię albo tam chcemy być sobą i ten. Ten ciężar trudno nam było znieść. Zagraliśmy 7 koncertów z tego, co historycy donoszą. Ale to jedno pytanie. Mhm. W sensie mówimy, że każdy koncert Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys zaczynał się od prośby o autobiografię nadal? Nie, ale rzeczywiście ludzie widząc Hołdysa myśleli, że przynajmniej część repertuaru to będzie repertuar perfektowski. No ale mogli usłyszeć równie sympatyczne utwory jak Boga nie ma. No właśnie cały problem polega na tym, że nie mogli ich usłyszeć. Ponieważ cenzura dość mocno nas wycięła i Boga nie ma, na przykład dyrektor Trójki, którym chcieliśmy się spotkać i on wychodził tylnymi drzwiami, dlaczego tej piosenki nie możemy wyemitować w radio. Przy pomocy sekretarki przekazał nam informację, że ona oczywiście obraża uczucia religijne, chociaż nie ma Boga wśród nas, nie do końca. No ale to takie były czasy, myśmy z owej płyty chyba jeden, ja już nie pamiętam, jakie tam były utwory. Nie wiem, czy najmniejszy oddział świata to był z tej płyty akurat, czy to było z Liczyngu, ale jedna piosenka, tak, to był najmniejszy oddział świata, to była chyba jedyna piosenka, która znalazła się na antenie, więc ona siłą rzeczy nie mogły się spodobać. Dwa, że byśmy mieli kompletnie inny stosunek do tego, w którą stronę to ma przebiegać, jak ta nasza kariera w cudzysłowie ma wyglądać. Ja świeżo po powrocie z długich podróży ze zespołem Ocean zapragnąłem powrotu do gitary elektrycznej, do rock'n'rolla i chciałem, żebyśmy sobie podróżowali po Europie, po tych miejscach klubowych, które grywałem z Oceanem, żebyśmy się tu gdzieś odnaleźli. Tymczasem Zbyszek miał taką koncepcję, że trzeba zacząć od Ameryki. On widział, zdaje się, jeden z premierowych koncertów w Nowym Jorku zespołu Police. Opowiadał mi o tym, że ten koncert polegał na tym, że każdy mógł wystąpić na scenie w tym klubie. Po czym miał tam 15 minut na zagranie koncertu. Jeśli się to podobało, ludzie wrzucali pieniądze. Dopóki wrzucali, tak długo grał i Police tam grał 3 godziny, z tego co wiem. Jemu się marzyła taka forma właśnie grania, że wyjedziemy, po prostu wszystkich rzucimy na kolana. I czekaliśmy na tę Amerykę miesiącami. W końcu wylądowaliśmy w Berlinie. Zostawiliśmy sprzęt i na koncert nikt nie przyszedł. No, może dlatego, że
Nie wiem dlaczego, nie interesuje się. Może kapelusz gdzieś leżał. Może to był zły dzień, może kapelusz, może akurat w jakiś ważny mecz. Może plakat się odkleił. Może się plakat odkleił. Tak. W każdym razie tak było. No i zaczęliśmy się kłócić. No. Znaczy, nie będę już wtajemniczał pana ani państwa w to, jak te kłótnie, jaki miały przebieg, ale efekt był taki, że płytę nagrywaliśmy oddzielnie. Okay. I Wojtek Morawski wtedy powiedział, że ja mam za silną osobowość, żeby tam siedzieć i słuchać i mam grać gdzieś tam, muszę założyć swój zespół, bo nie wytrzymuję takiej napinki, ale generalnie tak jak mówię, każdy miał inny pomysł, nawet nie tyle muzyczny, ale na to, jak ta kariera nasza ma przebiegać. Zrobiliśmy parę ruchów buńczucznych, ale w związku właśnie z tą pieśnią, że Boga nie ma, Zbyszek Hołdys ogłosił bojkot dziennikarzy Trójki. W związku z tym na koncert na przykład w Stodole nie zostali wpuszczeni dziennikarze. Więc tak zaczęliśmy mocno, zaczęliśmy z piosenkami, których wiadomo było, że połowa cenzura nie wpuści na płytę. Nie wpuściliśmy dziennikarzy. Stwierdziliśmy, że jedynym miejscem, w którym można robić karierę, to jest Nowy Jork. A skończyliśmy w Berlinie bez jednego widza, więc troszkę się delikatnie mówiąc rozeszły oczekiwania z rzeczywistością. Ale ja na to patrzę zupełnie inaczej. Po pierwsze patrzę, znaczy co by było, to nie wiemy, tak? Ale po pierwsze patrzę na to w ten sposób, że gdyby nie tamte wydarzenia, to WW byłoby w innym momencie, wyglądałoby inaczej, być może nazywałoby się inaczej. To chyba trochę prawda. Chyba w ogóle by nawet nie było. Albo w ogóle by nie było. A po drugie, ja się urodziłem w 86, więc powiedzmy, że tamtych czasów nie pamiętam za dobrze, ale trochę próbuję sobie wyobrazić, znając, nie wiem, jakieś przynajmniej odrobiny realie tamtych czasów, że musieliście być garstką osób, która po pierwsze znała trochę to, co na Zachodzie w ogóle jest, to, co jest fajne, to, co jest ciekawe, to, co jest progresywne, no i mieć taką samą świadomość, żeby w ogóle móc się poróżnić, nie o rzeczy wyssane z palca, tylko faktycznie o jakiś kierunek kariery. A to jest dużo, moim zdaniem. No tak, mieliśmy doświadczenia przeróżne, różnego typu. Już tam nie wchodząc w to mniej więcej. Wiadomo, że Zbyszek ten Perfect poprowadził fantastycznie. Wiadomo też, że Zbyszek przy okazji płyty Świnie miał szereg nowych, fantastycznych pomysłów. On pierwszy, zdaje się, walentynki uruchomił w ogóle, całą sieć taką wymieniania przy okazji zespołu Wagleski, Nowicki, Mrecki, Hołdys, wymieniania podsztówek walentynkowych, jakieś takie różne. Znaczy, bardzo wszystko było amerykańskie w pomyśle. No i wszystko było prawie tak jak w Ameryce, poza takim drobnym faktem, że ja mieszkałem na Ursynowie i... To było przed internetem, przypomnijmy. Tak. Może to drobiazg akurat. Z paszportem miałem za każdym razem kłopoty przy każdym wyjeździe. To wszystko może drobiazgi, ale one jednak miały spory wpływ na przebieg tej kariery. Prawdą też jest, że myśmy się rozstali, ale nie w gniewie, bo jakby sam Zbyszek mnie widział, że jesteśmy troszkę w kłopocie. Nie wiadomo, jak z tego kłopotu wybrnąć. Te próby nam już coraz mniej idą, koncertów nam się nie chce grać. I ja miałem jakieś takie pomysły, żeby coś tam nagrać. Powiedziałem mu, a to mnie bardzo tego namawiał. Czyli jakby namawiał mnie dyskretnie do tego, żebym opuścił ten zespół. No, są różne metody. W dodatku tak, opuściłem go z pozostałymi dwoma członkami. Tak się to zdarzyło, ale płytę nagrałem po prostu w składzie, który ktoś tam nazwał nieopatrznie Wagleski, Mrazki, Nowicki, Hołdys bez Hołdysa, bo był to rzeczywiście skład tego zespołu bez Zbyszka. No ale tak jak mówię, przy pełnym wspomaganiu ze strony Zbyszka nagraliśmy płytę z WW. No i tu miała ten nasz początek miał zupełnie inny przebieg, bo jakoś byłem bardzo pewny, świadomy, w którą to stronę ma iść, a przede wszystkim nie miałem pieniędzy, bo nie da się ukryć, że ten okres pracy przy okazji zespołu Świnie i zagranie, nie wiem, ile myśmy tam 2 lata, jak dostawali
zagranie 7 koncertów to troszkę mało było, żeby utrzymać rodzinę. Chyba, że wtedy tak dobrze płacili, nie mam. Właśnie chyba z tego, co pamiętam, nie za bardzo. Nie za bardzo, no dobrze. Ale celowo to przywołuję, dlatego że no, po pierwsze i Zbigniewa Hołdysa i Tytusa znam dość, dość dobrze i pamiętam, jak no, jakiś czas temu pierwszy raz miałem okazję posłuchać w ogóle tej płyty z winyla nawet. Tak, bo Tytus ją ma gdzieś w swojej kolekcji. No to wiem, że to było... No i chciałem się dowiedzieć w ogóle, o co chodzi. To wiem, że to było takie dość olśniewające i w ogóle dla mnie niewiele jest zespołów, czy niewielu z artystów z tej sceny rockowej z lat 80. No bo to powiedzmy, że są jakieś takie maksymalne horyzonty, w które w ogóle mogę sięgać jako trochę laik, które faktycznie zdumiewają, tak? Że to są rzeczy, które się wydarzyły, one żyły krótko, intensywnie, więc to coś w sobie mają, no nie? I się poprzeradzały w różne rzeczy. No ale jako, że rozmawiam z panem, przeradzają się w WW. To, co zauważyłem jako słuchacz i też kilka razy na koncercie WW będąc, to, że raczej o panu i o działalności zespołu bardzo mało można znaleźć głosów krytycznych. Albo się wszyscy wypowiadają pozytywnie, wręcz bardzo pozytywnie, czołobitnie, albo się nie wypowiadają w ogóle. I broń Boże, ja tutaj nie chcę zmieniać tego tonu, ale czy pan się nad tym zastanawiał kiedyś? Myślę, że jakby tutaj dość unisono pozytywne... Mało dość się zastanawiałem. Okej. Kiedyś Wojtek Przybylski, świętej pamięci, realizator dźwięku, którym bardzo wiele zawdzięczam, wiele się od niego nauczyłem, on twierdził, że ten rynek... Ja byłem to tak na marginesie, muszę powiedzieć, mało dość zorientowany w tym, jak się buduje, za przeproszeniem, karierę rockową w Polsce, ponieważ przez dłuższy czas, gdzieś przez no, parę dobrych lat byłem zawieszony głównie współpracą zespołami zagranicznymi. Grałem z zespołem Ocean gdzieś tam na świecie dużo i muzyków polskich rockowych tak naprawdę w pełnej krasie poznałem podczas płyty I Ching nagranej po Świniach. Po Świniach chyba. Nie, czy odwrotnie, już odwrotnie, nie pamiętam. Odwrotnie, I Ching był wcześniej. Właśnie. No a w związku z tym I Ching to był chyba 85 rok, czyli Świnie musiał wziąć, tak? No tak, no już nie wiem. Dobra, nie kłóćmy się, to w każdym bądź razie... To były radosne lata w Polsce w każdym razie. Tak, bardzo szczęśliwe, ludzie byli uśmiechnięci, szczęśliwi. Mówili wszyscy dzień dobry. Tak było rzeczywiście. No i było to tak, że Wojtek twierdził, że po prostu są pewni dziennikarze w Polsce, którzy rozpoczynają i jeśli oni zaczną pozytywnie, to wszyscy to przedrukowują. I być może mieliśmy to szczęście. Ja nie mam z... Nie. Boże, ja funkcjonowałem przez czas jakiś, większość z państwa by nie uwierzyła, ale miałem taki okres fizycznego podobieństwa do Stinga w życiu i nawet byłem w Amsterdamie. Widziałem takie zdjęcia. Tak. I w dodatku mnie za owego Stinga uznano, za polskiego Stinga. Jak wyjechaliśmy pierwszy raz na duży festiwal do Rotterdamu i przywiozłem taką właśnie plik takich recenzji i całą notatkę taką sporządzoną dla Pagartu wtedy, zajmującego się wyjazdami, że to jest taki polski Sting, to śmiechom końca nie było, bo myśmy tam w Rotterdamie mocno pochuczeli. No i trudno mieć... taki pozytywny stosunek do recenzji, nawet entuzjastycznych, jeśli one niewiele dają. No, jeśli się tam czyta momentami brednie i tak... Nie wiem, co o tym sądzić. Ja myślę sobie, że najlepszymi recenzentami tego i taką powodem najważniejszym tego, że ten zespół istnieje, nagrywa płyty poza publicznością, która i to jest podstawowe, bo ta publiczność przychodzi, kupuje bilety i bez nich to ja byłbym niski, stary, biedny, schorowany albo w ogóle by mnie już nie było, więc dobrze, przede wszystkim dzięki państwu, ale też muzycy, z którymi gramy. Ja, i mój zespół i wszystkie moje przygody muzyczne polegają na tym, że się przyczepiam do jakichś mistrzów. Szukam muzyków, z którymi mogę się sprawdzić. Zawsze sobie takiego muzyka upatrywałem i robiłem wszystko, żeby się nauczyć
więcej niż ten pana akordamol. Jeszcze próbowałem na 7, też już znałem, ale widziałem, żeby zagrać z Tomkiem Sztankę na przykład, to trzeba znać jeszcze, no to ma 7 plus na przykład, no, nie przesadzajmy, może nie aż tak, ale miałem to szczęście, że grałem naprawdę z największymi muzykami na świecie, mam to do tej pory, niedawno dzięki mojemu przyjacielowi Milowi Curtisowi zakończyliśmy taką krótką traskę połączoną z promocją płyty, wspólnie nagraną z zaproszonym przez Mila Dave'em Douglasem. To jest trębacz numer jeden według Downbeatu od 2000 roku. O czym, jak pan Boże dyskretnie zauważył, żaden z krytyków się nawet nie zająknął. Więc to jest coś takiego... No troszkę to jest słabe, bo ja pamiętam, że może z tego powodu, że kiedyś tych artystów mniej przyjeżdżało, ale przyjazd artysty takiego formatu do Polski było kiedyś faktem znaczącym. No ale to nie mówię tego w kategoriach tego, że kiedyś było wspaniale, broń Boże. Mówię tylko o tym, że opinie muzyków, z którymi grałem, sam fakt, że grają, że nagrywają z nami i tak dalej, no to jest coś takiego, co buduje jakby kolejny etap w rozwoju tego zespołu. Jak się prześledzi płyty bubowskie czy nasze koncerty, to widać, że od czasu do czasu pojawiają się tam artyści, którzy powodują, że się podnosimy jeszcze o parę centymetrów w górę. Ja sobie myślę o tym też w kontekście pewnego rodzaju szacunku do całego procesu kariery, tak, że krytycy mogą pisać różne rzeczy, ale to, co udało wam się zrobić przez te kilkadziesiąt płyt, tak naprawdę, to jest zbudowanie takiego mitu. Nawet nie powiedziałbym, że grona wiernych fanów, bo tych na pewno tych na pewno macie w różnych częściach Polski i nie tylko, ale pewnego rodzaju mitu po prostu zespołu, jakim jest WW. To, że on istnieje, to już jest ciekawe i każda kolejna płyta, w sumie też trudno byłoby mi jakoś tak jawnie wskazać, to nie tylko dlatego, że siedzi pan po drugiej stronie stołu, powiedzieć, że któraś płyta WW jest ostentacyjnie słaba. No nie, że to pewna umiejętność utrzymania pewnego poziomu, a ja to doceniam właśnie. Zwłaszcza po co mielibyśmy nagrywać całe płyty z drugiej strony? No i tu mnie pan tak... Dobrze. Ale chciałem powiedzieć jeszcze nieskromnie, że jesteśmy dobrym zespołem. Znaczy dobrym w sensie nie tym, że dobrze gramy, bo to fakt też, że dobrze gramy. Każdy z muzyków w tym zespole uprawia sobie swoje własne poletko. To jest zespół niemalże międzygeneracyjny, między najmłodszym członkiem a mną. Jest tam kilkadziesiąt lat różnicy, więc tam jest... W związku z tym wymieniamy się tymi doświadczeniami i każdy z tych muzyków, nie dość, że umie dużo, to ma swój ton, co jest najważniejsze w muzyce, znaleźć swój własny ton. Ale jesteśmy dobrym zespołem w sensie takim, że się nawet lubimy trochę. Żeby nie powiedzieć, że łączy nas coś znacznie więcej niż może same pieniądze, ale uprawiamy taki rodzaj muzyki, w którym każdy się sprawdza, a do tego się szanujemy jako ludzie, jako koledzy. Także w tym sensie jesteśmy dobrym zespołem, bo fajnie jest grać w dobrym zespole, w którym są dobrzy ludzie i dobrze sobie myślą. Jak się domyślam, to jest proces, który wymaga czasu, no bo... Oczywiście. Ciężko. Znaczy, usłyszałem niedawno taką fajną zasadę dotyczącą zatrudniania ludzi, a przyjmowanie członków do zespołu to jest też, de facto zatrudnianie. Tak. I bardzo mi się ta zasada spodobała. Zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko. I trochę pomyślałem, że to może mieć takie... Czy tak jak u nas. No właśnie. Przy czym różnica, ja nikogo nie zwolniłem. Jeszcze raz muszę to przemyśleć. Czy może powinienem? Dał mi pan do myślenia, co sobie przemyślę później. To później zobaczymy, w jakim składzie ten zespół wystąpi. Później, zdecydowanie. Niebawem. Bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem Hanie Rani. Co prawda dwa razy się pojawia tutaj. W ogóle w moim ulubionym utworze z całej płyty, czyli w Bezruchu. I zastanawiam się, bo nie mam pojęcia, w jakim trybie ona pracuje, czy kiedy Hania Rani zostaje zaproszona, to czy ona się też pojawia na jakichś koncertach, czy to raczej jest od wielkiego dzwonu, jeżeli jest wydarzenie większe, jest taka szansa? Raczej nie będzie na koncertach. Wie pan, no jest w tej chwili międzynarodową artystką najwyższej klasy. To takie troszkę spotkanie, nawet nie z racji różnicy wieku, może nie aż tak, ale dosyć niezwykłe, ponieważ ja znałem, ja nawet nie do końca wiedziałem, na jakim instrumencie Hania gra.
Wydawało mi się, że to fortepian, a ona gra na pianinach i to specjalnie konstruowany. Ale na moje usprawiedliwienie może mogą być dwa fakty. Po pierwsze, te pianina są tak skonstruowane, że czasami brzmiały jak fortepian, a po drugie niewiele jej słuchałem w sumie, więc Fisu słuchał jakby więcej. Ale wiedziałem, że... Ale to między... czy to był pomysł w takim razie? Pomysł menadżera. Jak to zwykle tego tam tak, jeszcze tam tak, siedzi tak, grzecznie, rozumiem. Tak. Ale pomysł był menadżerski, nie to mniej... To dobry ma pomysł ten menadżer, halo. Tak, dobre, dobre. To jest, no nie wszystko tak dobrze wychodzi jak parkowanie, ale z czym mu akurat wyszło. Ale ten pomysł był... Znaczy to jest taki pomysł, którego bym nie przyjął oczywiście, gdybym nie wiedział... O co chodzi z tą Anią? I ponieważ od płyty 7 jakieś takie przestrzenie mnie intrygują, interesują, ciekawiło mnie to spotkanie. Nie doceniłem Hani, od razu się przyznam. Szczerze, nie wiedziałem, że jest tak świetnie przygotowana, że ma specjalnie skonstruowany instrument i to zdaje się tuż przed nagraniami skonstruowany, że potrafi go nagrywać, rejestrować i tak dalej, bo sama to produkuje, że nieskromnie powiem, lubi to, co my gramy i synowie. To, że jej menadżer Włoch ma naszą płytę na przykład, którą lubi i że żyjemy w takim jakby wspólnej bańce, o tych bańkach się dużo mówi, czyli w elicie, która się rozumie i która świetnie ze sobą funkcjonuje. I to było takie troszkę spotkanie od razu z taką bardzo bliską osobą, tak jak ze swoją wnuczką się spotkanie. Tak, bardzo ciepłe spotkanie, improwizowane, bo myśmy tę płytę nagrywali szybko i na zasadach koncertowych większość rzeczy na setkę, już nie chcę się... Tak, właśnie słyszałem, że ta płyta to tak poszło z góry. 9 numerów było zagranych w ogóle tak jak na koncercie z nikłymi przerwami. Z Hanią też były zagrane prawie na setkę, bez ruch w ogóle na setkę. No i po prostu sobie usiedliśmy, pokazaliśmy sobie tam ten układ. Ona też polubiła taką moją anarchię harmoniczną, to nie będę się wgłębiał w te szczegóły, ale tam... Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, tam są takie akordy jeszcze, które ja jeszcze nie wiem. Ja już powiedziałem, że ja się na siódemce zatrzymałem. Tak, ja wiem, tak. Ale chodzi o to, że ja wbrew pozorom stosuję dosyć sporo takich wybiegów niekonwencjonalnych. To się wydaje czasami, że są zwykłe takie pioseneczki tam amolcedur, ale właśnie nie chuchu. Ja nie cierpię koła kwintowego i takich różnych historii, bo mnie nie ma tak, że refren w amolu, a refren w cedurze. I Hania bardzo to polubiła, że to bardzo nie stereotypowe rozwiązania harmoniczne. Świetnie się w tym znalazła. No i to wszędzie powtarzam bardzo chętnie, że wielkość muzyka polega na tym, nie tyle na tym, jak gra, ale na tym, jak słucha, jak mnie słuchać. Ale to dlaczego słucha w trakcie dlatego, że słucha, płyty? Nie, że słucha w trakcie grania utworu. To są utwory instrumentalne, improwizowane w dużej mierze. I zanim zagra jeden dźwięk, wysłucha dokładnie o co... Poprzedniego. Po to, żeby nie przeszkodzić. I ja jestem zwolennikiem zasady, że lepiej zagrać 5 dźwięków mniej niż jeden za dużo. I ona doskonale to realizuje. To jest bardzo dobra w muzyce, bardzo skuteczna, stosowana przez największych. I Hania tą cechę posiada, więc spotkanie było wspaniałe. Hania mi zostawiła taką informację, że to przygoda życia, że jest w każdej chwili do dyspozycji. Znowu zwierzę lata. To może być cały czas ta sama mucha. Możliwe. Musimy być jak pani Jolanta Pienkowska w Studiu Wiadomości. Nie wiem, czy pan pamięta, było coś takiego, że jej mucha usiadła w środku wydania Wiadomości na nosie i ona leciała sztywno cały czas. I mucha siedziała cały czas? No w końcu poleciała. A sugeruje pan, żeby się nie ruszać, udawać, że jej nie ma po prostu. Jak mi wleci, to... No ale gdzie może wlecieć? Najwyżej w kawie się utopi. Słusznie, no dobra. Pan ma słodzoną, to prędzej tam. Tak, to już wypijem. No i być może to o to trzeba pytać kolegi, czy będzie taka. Wiem, że ona wyraża, znaczy ja jest do dyspozycji, w każdej chwili, że to wspaniała przygoda i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie się to zdarzy. No tylko wydaje mi się, że jeżeli, o ile pianiści pojawiają się w różnych miejscach na koncertach, tacy typowi pianiści, to chyba często jest tak, że grają na tym, co jest. Zwłaszcza jeżeli wiedzą, że w danym miejscu jest sprzęt, który po prostu akceptują. A jeżeli ona gra na swoich poprzerabianych pianinach, no to... Ale ona wodzi ze sobą. Ona też przyjechała jakimś samochodzikiem z kimś, tak, to ma ale takie składane. Tam malutkie, tu pyk, pyk, pyk. A czy elektroniczne w ogóle? Nie. Prawdziwe? Tak. O! Jakieś dobrze mikrofonowane. To się mieści w jakimś tam bagażniku osobówki. No, da radę z tym. No to...
Wie pan, nam się pojawiali tacy artyści, o których udziale w ogóle nie marzyłem, że nie dość, że nagrają płytę, też z nami zagrają typu Alim Quasimow ze swoją córką. Przecież największy wokalista na świecie z nagrodą UNESCO, w ogóle nieprawdopodobna postać, więc cuda się zdarzają. Czy pana zdaniem protest songi to są jeszcze rzeczy, które istnieją i mają sens? Trudne pytanie mi pan zadał, gdyż protest, proszę pana, songi w czasach mojej młodości to były bardzo określone piosenki, którym wykonywaniem się zajmowali się określeni wykonawcy, głównie związani z tak zwaną, teraz u nas by się nazywało to piosenką, choroba, jakby się nazywa, balladą jakąś, no nie wiem, Bob Dylan, John Baez głównie, a wcześniej Whistle Over Cam i tak dalej. To były pieśni śpiewane podczas zgromadzeń, w celu poruszenia owych zgromadzeń. Zgromadzeń począwszy od takich ulicznych, kończąc na festiwalu w Woodstock i tak dalej. I teraz, czy protest songiem było zagranie przez Hendrixa hymnu Stanów Zjednoczonych na festiwalu Woodstock, czy to był w Rock and Roll, to ja już nie wiem. To nie był protest song. To nie był protest song, no bo... Protest songiem, poza tym protest song, jak sama nazwa wskazuje, to jest pieśń protestu. Dobrze przetłumaczyłem z tego języka? To coś takiego. Zostawmy to. No więc są piosenki, które protestują bardzo. Są piosenki, na przykład słyszałem taką piosenkę, że pani protestuje, że ją chłopak rzucił, na przykład. No, to jest protest song, czy nie jest? Wydaje mi się, że protest songi powinny być w warstwie lirycznej troszkę bardziej uniwersalne i chyba mieć tę... To, przeciwko czemu protestują, to chyba powinni być ci gdzieś tam daleko na górze, w gmachu najczęściej. Kosmonauci. W przypadku polskiego rządzi to tak ich można określić zdecydowanie. I poruszać to, co tak trudno ostatnimi laty poruszyć się udaje w ludziach, czyli w ogóle wybić z takiego marazmu. I trochę dlatego pytam, bo mnie się wydaje, że o ile moc muzyki jako takiej nie słabnie, w sensie słuchamy muzyki. W różnej formie, trochę inaczej niż 30 lat temu, ale słuchamy. Koncerty miały chwilową pauzę, ale wracają. Ludzie chodzą na koncerty. Męskie granie ma się bardzo dobrze. Byłem w tym roku trochę zaangażowany. Byłem na miejscu i wow, to był w ogóle mój pierwszy raz, jak kilka razy te koncerty mogłem zobaczyć. Pan zresztą jako jeden z twórców tej inicjatywy, no to jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle, jak to jest dobrze naoliwiona maszyna. Dobrze. Ale przebicie tego poziomu ciekawej piosenki, która jest lotna, chwytliwa, tekst nas łapie, nawet kiedy ona jest w jakiś sposób wkurzona, no bo protest song trochę do tego się sprowadza. Żeby przebić ten poziom właśnie fajnej piosenki i dojść do takiego faktycznego poruszenia tłumu, to jest coś, co się wydarza bardzo rzadko. I wydaje mi się, że to jest clue protest songu. No więc to, mówiąc poważnie... I w ogóle to... siły sprawczej muzyki, o. O, no właśnie do tego zmierzałem, że to jest kwestia... tego, jaką rolę muzyka w tej chwili odgrywa w naszym życiu, bo trzeba pamiętać, że te czasy, o których mówię, Dylana, Wes i tak dalej, czy później czasy punkowe, to były czasy, czy później hip-hopowe, ta muzyka nie była tylko graniem i śpiewaniem, ale był to rodzaj manifestu estetycznego, artystycznego, jak zwał, tak zwał. I to była też pewna wspólnotowość ludzi gromadzących się, podobnie ubranych, a to z długimi włosami, a to z irokezem, a to w obniżony, ze spodniach z obniżonym krokiem i tak dalej, i tak dalej. To był bardzo poważny bunt estetyczny. W tej chwili życie, i to nie mówię w kategoriach Boże Święty, że kiedyś było tak fajnie, a teraz jest do kitu, tylko zmieniła się troszkę rola muzyki. To znaczy zmieniło się tyle, że muzyka żywo grana zaczyna egzystować w klubach, ale nie tak jak to było w latach 60. czy 70. Tak się dzieje w tej chwili już w Berlinie i tak się dzieje w Londynie. Znowu wracają kluby, w których po prostu grają zespoły do tańca na przykład. A kiedy zaczynałem to, kiedy grali DJ-e, zostawało w klubie kilka par tańczyło, natomiast kiedy zespół grał, wtedy wszyscy przychodzili. Grywało się 6-7 koncertów w jednym klubie, na przykład dzień w dzień, i muzyka żyła w klubach. I ludzie żyli muzyką przez cały tydzień, na przykład w tych tak zwanych klubach studenckich. W tej chwili muzyka jest z jednej strony, no, tak naprawdę to
Większość młodych ludzi jest wkręconych niestety w jakąś działalność korporacyjną, mobbingi, śmingi, cały czas zadyma, latanie, szukanie kaski i tak dalej. Lekka amfa, żeby tam dożyć następnego dnia, a piątek, sobota już ciężka amfa, żeby odreagować i temu służy muzyka, że jest po prostu taki moment ogólnego odreagowania. To nie jest... No nie ma grup takich, które siedzą. Nie ma czegoś takiego, rozmawiam o tym z synem niedawno i z Maciem Moretnim, że w końcu młodszymi ludźmi ode mnie trzymają taki zwyczaj, że się spotykają z kolegami, włączają w nieszczęsny adapter i otwierają sobie winko i słuchają sobie nowej płyty. Nie ma tego. Chociaż akurat Piszo mówił, że to robi. Macie te sądy, to są jakieś, jakieś tam przypadki przy pracy. Więc nie ma takiej wspólnotowości. Nie ma czegoś takiego, że ta muzyka staje się życiem ogólnym. Jak Krzysiek Zalewski na Nowym Męskim Graniu zaczął coś tam parę lat temu okazywać swoją niechęć do owych kosmitów, no to tłum ludzi się tam wył, że po prostu przestań to tam i tam, nie będę mówił w jakim to było na rzeczu. No to sobie proszę wyobrazić, że nie wiem, na koncercie w Woodstock wychodzi Hendrix gra hymn amerykański, a ludzie krzyczą tam to właśnie brzydkie słowo, które mówię. To jest nie, jakby zupełnie inny etap. Niemniej wydaje mi się i ubolewam, że ta warstwa liryczna jest słabiutka generalnie w tekście. Ja no myślę sobie, że te lata 80., tam 90. w polskiej muzyce były tekstowo zdecydowanie bardziej, nazwijmy to, zaangażowane, mimo że trudniej było śpiewać o pewnych rzeczach niż w tej chwili. No i w ogóle jest to dosyć takie, ja myślę sobie, że jak na czasy, w których żyjemy, czasy, w których jest wojna, w których jest zagrożenie ekologiczne, w których jesteśmy podzieleni, połowa kraju jest chora z nienawiści, druga z połowa jest fantastyczna, empatyczna, chce pomagać Białorusinom, Ukraińcom i tak dalej. W jakimś kosmosie, gdzie cofamy się. Mówi pan, że pan nie pamięta, jak to było w latach 70., no to nie przekonuje się pan, jak to było w latach 50. w tej chwili, w sumie bez własnej woli. Więc no, żyjemy w jakimś okropieństwie totalnym, globalnym, naszym, krajowym. To przydałoby się troszkę reakcji na to wszystko. Te reakcje są jak na ten ciężar naprawdę malutkie. Nie, mnie się wydaje, że trochę przez te lata też zaczęło się przedkładać tekstowo oczywiście, żeby się fajnie rymowało nad to, co właściwie się mówi. A to jest akurat rzecz, która w przypadku pańskich tekstów, no, dla niektórych mogła być na przykład barierą nie do przejścia. Że to, i zresztą to też widzę u Fisza w tekstach, zwłaszcza na ostatniej płycie. Tak, że dużo ważniejsze jest to, co się mówi, niż żeby fajnie się te rymy składały i... No to jest tak, że rozwój człowieka zajmującego się sztukami wszelakimi według moich obserwacji polega na tym, że się upraszcza środki, a zwiększa jakby ich głębie. Tak bym to powiedział. Mam takich wiele przypadków, przykładów z działalności muzycznej. Zwiększa? Proszę? On powiedział zwiększa? Zwiększa się ekspresję tych środków. Znaczy przy pomocy małej ilości słów mówi się więcej ważniejszych rzeczy. Dobra, okay. Przy pomocy małej ilości dźwięków pisze się ładniejsze. I na tym stąd moja coraz większa oszczędność w posługiwaniu się słowem. Większa lapidarność, a może znaczenie nieco większe, tak mi się wydaje, bo tam coraz częściej poruszam sprawy śmierci ze powodów oczywistych, ale sprawy międzyświatowe i tak dalej. Myślałem sobie jeszcze o tej całej historii związanej z protestsongiem. Otóż to ja nawet nie wiem, czy w sumie, czy powinno istnieć coś takiego jak protestsong, czy my tego potrzebujemy. Ja myślę, że z jednej strony powinno, ponieważ jesteśmy mało aktywni w sensie życia politycznego. Prawda? Znaczy nie idziemy, nie chodzimy na wybory. Chociażby z tego powodu, zamiast siedzieć potem i narzekać, i opowiadać, i pisać o tym piosenki, można było pójść i zagłosować. Nie było problemu, byśmy śpiewali, protestowali przeciwko temu, że dziewczyna mnie rzuciła. Ale są takie rzeczy, że... ja bym osobiście wolał, żeby nie udawać, że nic się nie dzieje, no bo coś się tam dzieje.
chociażby w kategoriach estetycznych. No to nie jest tak, że my musimy się polityką interesować, ale ta polityka się nam interesuje cały czas. Ja bym bardzo chciał śpiewać o kwiatkach i o czymkolwiek. Niestety śpiewam troszkę momentami przerażany tym, w którą stronę się... wszystko zmierza. Nie za bardzo się czuję komfortowo po 89 roku, w którym się poczułem nagle najszczęśliwszym, zupełnie niespodziewanie człowiekiem na świecie. Nie za dobrze się czuję, wiedząc o tym, że znowu zaczynam być w tym samym miejscu, z którego w 89 roku. To taki troszkę dzień świstaka, nie? Że tak... Trochę dzień świra. I dzień świra, i dzień świstaka, że cały czas wracamy. Ale są takie kraje, na przykład, które uwielbiam, jak Włochy, gdzie bywam już od lat, nie wiem ilu, gdzie muzyka w ogóle albo bardzo śladowo zajmuje się. Tam jest radość. Ale tam jest w ogóle inna funkcja. Tam się przede wszystkim pisze, każdy, kto się zajmuje pisaniem piosenki, musi napisać taką piosenkę, którą każdy słyszał już milion razy, po to, żeby każdy mógł wyjść ją zaśpiewać. Tam po prostu jest taki artysta, który nazywa się Renato Zero. To jest dosyć fajne, bo pseudonim Zero wziął się stąd, że tak wyglądały recenzje z jego pierwszej płyty i on to sobie przyjął. On ma w tej chwili 72 albo 73 lata. Okay. Wygląda troszkę jak Ozzy Osbourne. Ma takie spektakle pogranicza operetki i po prostu wychodzi i 20 tysięcy ludzi śpiewa od pierwszego słowa do ostatniego wszystko. O, oh, wow. I tak jest z większością. Nawet jeśli jest hip-hop, to on musi mieć taki refren, że ja już to gdzieś kiedyś słyszałem, już wiem, jak to dalej pójdzie, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tam w zasadzie prawie w ogóle muzyki eksperymentalnej. Mówię, przejaskrawiam, bo oczywiście są jakieś takie przypadki, ale nie temu służy muzyka. Muzyka nie służy temu, żeby burzyć rządy, żeby robić rewolucję. Muzyka służy temu, żeby się spotkać i wspólnie śpiewać. Dla mnie byłaby to bardzo nudna praca, ale obserwowanie tego od zewnątrz jest fascynujące. No. Znaczy, ja się absolutnie zgadzam, że jest i taka funkcja dla muzyki, i taka funkcja dla muzyki, bo jest muzyka właśnie jest muzyka do wina i do słuchania całego albumu i jest muzyka, którą się przyswaja, dlatego że nam się jeden singiel podoba, który grany jest wszędzie i to przecież cały czas się świetnie sprawdza. Ja celowo pytam o te songi, dlatego że no nieustannie słuchając pańskich kompozycji i pańskich tekstów, no to tak gdzieś po prostu to się obija o to, tak? Ja czuję, że to się obija i ja teraz nie oceniam, tylko bardziej się zastanawiam, w którym momencie, trochę z tego to pytanie wynikało, w którym momencie coś się staje protest songiem, tak? Czy nie wiem, protest songiem były mury Kaczmarskiego dlatego, że się przebiły w pewnym momencie i zaczęły być po prostu krzyczane przez wszystkich w takim czy innym znaczeniu. Z murami tak robiła zgodane nie były Kaczmarskiego, tak na marginesie. Tak. W sensie tekst? No tekst chyba nawet był tłumaczeniem, z tego nie wiem, ale to jest pieśń hiszpańska w ogóle, rewolucyjna, to tak utknęło, że no ale nieważne, bo tekst chyba był tłumaczem. Ja myślę sobie, że ja uprawiam muzykę, no właśnie. Nie wiem jak to nazwać, ale chyba umówmy się, że rockową. No. Według takich zasad, w jakich rocka się grywało kiedyś i grywa znowu, czyli jako muzykę improwizowaną, muzykę graną na żywo, ale też muzykę opierającą się na komunikacie niewymyślonym. Znaczy w przeciwieństwie do słuchacza. Tak. W przeciwieństwie do muzyki popowej, która jest wykreowana. No wiadomo, że teraz są artyści, nad których piosenkami pracuje 8 czy tam 7 kompozytorów, prawda? Od czasu do czasu pojawia się rodzynek typu Billie Eilish, gdzie nagle z braciakiem sobie w domu robią coś, co zabija wszystkich, ale to jest ewenement. No więc muzyka popowa jest muzyką wykreowaną. Artyści dbają przede wszystkim o to, w jaki sposób ją sprzedać, pokazać, jak to zrobić, żeby była miała ładna, okrągła. Nie będę kontynuował tego zdania, bo ona się brzydko kończy. Natomiast w muzyce rockowej ta szczerość polega na tym, że i myślę sobie wiarygodność i to, że ludzie chcą nas słuchać, polega na tym, że no... opowiadamy tymi słowami o tym wszystkim, co nas porusza, więc ja nie mogę... Ba, ta płyta zmieniła tytuł, przebieg, w związku z tym na przykład, że wybuchła wojna na Ukrainie, ponieważ na początkowo miałem jeszcze tytuł Leża Zwierz, a to w wyniku mojej fascynacji Milanem Białoszewskim, on napisał taki wiersz o leżeniu, nie o tym, że leżenie jest staniem, w którym się człowiek fantastycznie izoluje, regeneruje i to jest najlepszy stan, w jakim człowiek
może się znajdować i w tym momencie i chciałem tak o takiej filozofii płytę zrobić, że w sumie wszystko ma w nosie, teraz sobie poleżę i jakby kontynuować ten dialog z panem Mironem świętej pamięci, ale okazało się, że wybuchła wojna w Ukrainie i to już była taka kropka nad i, no i to zdecydowało o tym, że Lezozwierz nie został tytułem, a co więcej, cały tekst został przebudowany w ten sposób, że jestem przeciwnikiem tego udawania, że mnie polityka nie interesuje, że nic mnie nie dotyka i że wszystko ma w nosie i że właśnie Lezozwierz jest postawą, która mi się nie podoba. Więc nie umiałbym pozostać przy tamtej filozofii wobec tego, co się dzieje, bo byłoby to nie okej wobec ludzi, którzy przychodzą. Więc jeśli mnie coś uwiera z różnych powodów, kiedyś mówiłem o tym, że muzyka alternatywna, do której mnie zaliczana, jest rzeczywiście alternatywna, ale jest alternatywą wobec brzydoty estetycznej. Że ja się na przykład nie do końca podpisuję, bo nie takie rzeczy wtedy pisałem pod publicystyką, ale izoluję się od pewnej formy estetycznego podawania muzyki, która panowała w Polsce i mi się taka estetyka estrady nie podobała. I czy takiej estrady, czy takiej formy. I ja uprawiałem sobie swój ogródek, swoje poletko po to, żeby pokazać, że można to grać inaczej. Nie mówię lepiej, gorzej, ale po prostu inaczej. No więc teraz no podobnie jest z tym protestem. No ja mnie się wydaje, że są artyści, których można by w owym gatunku pomieścić, żeby nie wspomnieć Kazika, który gdzieś tam coś zawsze, nie wiem, czy jeszcze śpiewał tym Łysym, czy do Moskwy, ale chyba już nie, bo nie. Właśnie to było Oleksem? Tak, to było Oleksem, ale to już jest właśnie, to jest też niebezpieczeństwo owych protestów i publicystyki. No więc właśnie mówię, że taki jest kłopot z publicystyką, że czy z owymi protestongami, że ta wojna w Wietnamie się w końcu skończyła i co, no i zostaliśmy jak ten Himmelsberg, czy tam Maklakiewicz tym angielskim. Więc to jest to ryzyko. Ale ja staram się owej publicystyki unikać. Raczej w tych tekstach jest mowa o... No tak troszkę to oczywiście dotyka tego, w czym się znaleźliśmy, bo już tkwimy w tym lat 7, prawda? Więc jakoś niestety nie chcę się to zdezaktualizować. No to teraz już wszyscy wiedzą, o czym pan mówi, no. Dlaczego? No bo 7 lat można przypasować do niewielu rzeczy. No nie, no Boże, no 7 lat jesteśmy w jakimś zaburzeniu estetycznym, tak to nazwę delikatnie, bo przez 7 lat wracamy do budowania tak jak w latach 50. się działo za Gomułki, gdzie się znalazło Żydów, wysłało w 68 i tak dalej, byli syjoniści z Syjonu i inteligencja i ten, no to my mamy teraz znowu autorytety, inteligencję LGBT i Unię Europejską i Niemca do tego za głównego przeciwnika. Się niczym nie, jakby to jest proste, jak instrukcja CEPA, to myśmy się tak dajemy jakoś prowadzić. No to tak jak mówię, to jest... Bo proste rzeczy działają. Proste rzeczy działają i to się nic nie zmieniło. Uważam, że to jest bardzo niemoralne budowanie polityki na konflikcie, bo to skutki będą oddziaływać na całe pokolenia. Tak jak mówię, połowa narodu na szczęście chyba przesadzam, ale to są ludzie chorzy z nienawiści, a naród jest piękny. I to jest moim zdaniem dewastowanie tych więzi w kraju rozbitym kiedyś przez tabory, potem porozbijanym przez komunizm, to teraz znowu ktoś buduje na nienawiści do innych nacji, do innych... dramat jakiś. Ja już nie będę się w to wszystko, w te szczegóły, ale jesteśmy, stajemy w obliczu dramatu. Nie, mnie to nie dotyczy, jestem za stary, ale to się odbije czkawką jeszcze na edukacji moich dzieci na przykład, czy wnuków. Dzieci to już nie, one się wyedukowały, ale wnuków. To przede wszystkim powoduje, że te wszystkie rzeczy, które w 89 sobie wywalczyliśmy, nagle poszły się, byliśmy, nie wiem, jakąś taką... Człowiek był dumny, kurczę. A teraz wstaje z tych kolan tak, że spada na zbity pysk. No takie jest to jakieś słabe. Nie, kompletnie nie mogę zrozumieć, dlaczego my się... I tak sobie myślę, że... No, mam troszkę pretensje do młodych ludzi, o tak bym to powiedział, bo to w sumie wszystko w ich rękach. Bo to nie jest tak jak w komunizmie, że ktoś nam to przywiózł i nie mamy wyjścia. Tylko wystarczy wyjść, podpisać karteczkę i po prostu jest pozamiatane. No, a tu
Nie, bo albo się tym nie interesują, bo siedzą w internecie, bo bardziej to mnie interesuje inna działalność. Myślę, że sporo, bo to jest troszkę oczywiste, bo oni nie pamiętają, tak jak pan, tych lat 70., 80. i nie zdają sobie z tego sprawy, w jakim się można znaleźć w miejscu nagle niespodziewanie. Tak jak się Angole nagle znaleźli nie w 5, nie w 10 poza Unią. Mimo, że to jeszcze takie katastroficzne dla nich nie jest, ale gdzie my byśmy byli teraz, gdybyśmy byli poza Unią, teraz strach pomyśleć. Więc no takie drobiazgi. Czasami bym chciał, żeby ci młodzi ludzie się jakoś tak... A ja przez fakt, że uprawiam przecież muzykę młodzieżową, to muszę o tym im opowiedzieć jakoś, no żeby ruszyli ten tył i coś zrobili z tym światem. A jak wygląda demografia teraz na koncertach? Fajnie. Tak? Znaczy nie wiem, bo ja już nienawidzę, ale czasem nie widzę, że słyszą. Oświetlenie, więc chyba podkręci światło na salę, chyba widać coś tam. A, troszeczkę. Troszeczkę. Na bisach. Gramy troszkę głośniej na wszelki wypadek. Ukłon w kierunku starszych naszych fanów. Gramy troszkę głośniej. Nie, jest fajnie. No nie chcę się chwalić. Jest po prostu świetna. Przyznam się szczerze, jeśli mam być szczery, że mimo tego wszystkiego narzekania, czasami żałuję, że nie urodziłem się od razu stary, bo jestem w świetnym momencie swojego życia artystycznego. I tym bardziej mnie męczy to, co się dzieje na zewnątrz, bo fantastyczne są te koncerty. Ludzie nam zaufali przez tyle lat i wiedzą, że na tych koncertach coś się dzieje takiego, co jest nieprzewidywalne, że grają żywi muzycy, że grają dobrze. Jest sporo młodych ludzi. Gramy, pan wspominał, Męskie Granie. Pojawiło się mnóstwo jakichś takich festiwali, których nie znałem. Wcisny, genialny, polecam. Fantastyczny, Cieszynie. To nie są celebryckie festiwale typu Open Air, tylko to są takie normalne rockowe festiwale. Jakby gra się muzykę rockową na żywo, na paru scenach, są puby, wszystko, ludzie są w ogóle świetni. Jest mnóstwo miejsc do grania i o dziwo nas tam zapraszają jeszcze, czy na takie zupełnie młodzieżowe rzeczy, chociaż wolę grać na te koncerty w klubach małych, czy w takich miejscach, gdzie się tych ludzi lepiej czuje jakby, ale fajnie, sam sobie zazdroszczę. Ja myślę, że trochę to się spina z taką chyba dość mocno już udowodnioną teorią, że są konkretne okresy w życiu człowieka i gdzieś tam po 45 roku... straszne. Po 45. Niedobrze. Właśnie chyba się przestaje człowiek szarpać z życiem. I zawodowo, i w ogóle. Oczywiście nie zawsze i nie każdy. Ale ten okres właśnie takiego najbardziej rozedrgania to są właśnie 35-45. No pod warunkiem, że człowiek już może sobie na to pozwolić. No. Dlatego mówię, nie zawsze i nie każdy. Ale wydaje mi się, że im bardziej się szarpie, w takim sensie nawet wewnętrznym, nie, że z rzeczywistością, ale też po prostu z własną rzeczywistością, tak, z próbą znalezienia miejsca na świecie, tym, co ja właściwie chcę robić w życiu. Ola Boga, przecież ilu ludzi w wieku moim i podobnym nie wie, co chce robić w życiu. Ja nie do końca wiem, co chcę robić w życiu. Ja miałem najgorszy okres w życiu, mając chyba 6 czy 7, już nie pamiętam, ale już mieszkałem w Warszawie wtedy i chciałem odebrać sobie samobójstwo przy pomocy Finki. Na ostrzonej? Już było. Właśnie, bo Finki to z definicji tempę noże raczej. Tak, ale ona miała taki ostry szpic, tylko tak sobie przykładem i bardzo bolało. No i zaprzestałem, ale byłem bardzo nieszczęśliwy. Ale 6-7 lat? 6-7 lat? Tak. Boże. No taki świat mi się wydawał wtedy przykry. Może od małego byłem mędą i marudą, nie wiem. Nie, w sumie jestem pogodnym człowiekiem. Z tą Finką mi się nie udało, potem już, nie, tak, potem już nie próbowałem sobie odebrać samobójstwa, ale generalnie... jestem wesołym staruszkiem. Młodość miałem bardziej dramatyczną. Była taka piosenka o wesołym staruszku, nie? Była, Biuścik zachwyci nóżka. Ja wiem. Już niebawem na koncertach WUFU. No dobrze. To wie. Ważne pytanie, trzymając się cały czas muzyki. Jak odczytuje pan rolę przypadku w muzyce? Bo są tacy, którzy twierdzą, że do wszystkiego doszli sami, wszystko swoją pracą i tak dalej, ale wydaje mi się, że pan chyba wie, że przypadek istnieje i że przypadek, czy szczęście... Znaczy, nie wiem, co pan insynuuje, że przypadkiem się staliśmy tacy sławni, nie? Nie, przypadkiem moglibyście napisać hit, to tak, ale przez tyle lat nie da się przypadkiem utrzymać poziomu. Ja odnosiłem wrażenie, że ja same hity piszę.
A tak się złożyło, że gdybym chciał je zagrać, to wszystkie, które napisałem, to koncert by trwał 10 minut. O, nie, no to jest tak, że my jesteśmy poniekąd taką formą laboratorium. Ja traktuję muzykowanie jako pewien proces. Nie za bardzo, to mówię zupełnie szczerze, nie za bardzo mnie interesuje taki los medialny, w sensie tam, nie wiem, lubię napisać piosenki, które ludziom się spodoba. Niestety bardzo często kompletnie zmieniam ich przebieg i wyglądają zupełnie inaczej, o czym większość publiczności naszej wie, co nas bardzo cieszy, także nie przyzwyczajam się do wersji powstania. Natomiast mnie interesuje proces, w sensie tego, co się dzieje na koncercie głównie. Mhm. I podczas tego koncertu, wtedy, kiedy się improwizuje, dzieją się rzeczy cudowne. Cudowne w sensie takim, że cuda się zdarzają, ponieważ następuje taki proces porozumienia z publicznością i taki moment zjednoczenia, którego się nie da w ogóle określić. I to są takie momenty, w których się człowiek wynosi w powietrze mniej więcej 27 centymetrów. I to jest jakby sedno tego muzykowania. Też tym procesem jest dla mnie to, co mówiłem, że każde zagranie z artystą, którego spotykam, ale także z artystami, członkami, za przeproszeniem, mojego zespołu, którzy w tym czasie, kiedy mieliśmy przerwę, robili jakieś swoje historie, jest cały czas jakąś nauką, cały czas gonię za tym, żeby dogonić Mateusza w jego podróżach tam muzycznych i tak dalej. Cały, jak wiem, że mam zagrać z Davem Douglasem gdzieś tam, największym trębaczem, o którym mówiłem, to siedzę w domu przez tydzień i ćwiczę i przypominam sobie te skale frygijskie, które mam się. I to jest nieustanny proces, w którym się człowiek nawet w moim wieku musi bez przerwy uczyć, dopasowywać i mnie jakby zagranie, kiedyś się takie czytałem recenzje, że zespół grał, że ktoś na fantastycznym koncercie, że zespół brzmiał jak z płyty. Nie ma nic gorszego, co może człowieka spotkać. A ja właśnie znam takich ludzi i usłyszałem to ostatnio, taką tezę nawet ostrą, że właściwie po co chodzić na koncerty, to brzmiało dosłownie tak. Mhm. Czemu iść na koncert, skoro koncert to trochę jest takie przedłużenie próby tylko przy publiczności? Jeżeli można sobie w domu na idealnym sprzęcie puścić dopracowaną wersję, taką wypieszczoną. Tak, zgadzam się. Można tak odbierać muzykę? Oczywiście, że można, tylko ja mówię, że dla mnie to jest kompletnie bez sensu. Nie chcę się wyrażać, ale... ja kompletnie sobie tego nie wyobrażam, bo to jest po prostu oczywiście, po co chodzić do teatru, skoro można zobaczyć te nowele, gdzie ci aktorzy są lepiej upudrowani. To jest jakaś bzdura. To są dwa zupełnie inne rodzaje sztuki. Koncerty, aczkolwiek gra się koncerty, które są tak wyprodukowane, że się ma wrażenie, że się słucha płyty. Dla mnie to wszystko, co niesie za sobą improwizacja, czyli to, że się człowiek pomyli, że ja mogę to powiedzieć z dumą, że my gramy złe koncerty też, bo nie zawsze się nam to uda zrobić. Ale to jest w definicji zawarte. No. Tak, ale to jest jakby cała siła w ogóle człowieka, polega na tym, że jest osobą, istotą omylną, ale pojawiają się właśnie takie rzeczy, których się na płycie nie wysłyszy. To są rzeczy, których się nie nazwie. To są takie rzeczy, które Hindusi nazywają śruti, to są rzeczy, które są oczywiste w muzyce jazzowej, to są rzeczy takie, że nagle ludzie unoszą się w powietrze, zapewniam Państwa, że tak jest, tak bywa na koncertach WW, nie wiedzą dlaczego, ja też nie wiem dlaczego, ale żebyście wysłuchali 150 tysięcy płyt, nie wiem tam kogo, to tego nie przeżyjecie, musicie przyjść na ten koncert, spocić się trochę, pokrzyczeć, albo pomachać, albo posiedzieć, nieważne, ale to trzeba przejść, no po prostu dla mnie się dla takich chwil żyje. Ja na przykład, wracając do owej percepcji muzyki, nie lubię wielkich spędów, wręcz nie cierpię i nie wyobrażam sobie słuchania muzyki, czy przeżywania czegoś na koncercie, na którym gra 10 kapel. Dla mnie... Co się po sobie? Tak, tak. Dla mnie festiwale, duże festiwale, to są głównie miejsca spotkań towarzyskich, tak, do zrobienia sobie selfie, do spotkania jakiejś ciekawej twarzy, zobaczenia, jak ktoś wygląda z bliska, a ten nie z bliska. W ogóle słuchanie koncertu przez Telebeam i słuchanie tych koncertów 10, ja wiem, że w 80-tych czy w 90-tych latach, kiedy się pojawiło wideo, to ludzie wypożyczali 7 kaset na jeden dzień, prawda? Można tak.
Ale to jest jakiś kosmos, bo 3-godzinny koncert już, który się czasami gdzieś tam komuś zdarza, to jest dla mnie męka, już katorga. Taka jest dla mnie percepcja. 2 godziny to jest góra, którą człowiek jest w stanie w ogóle zaakceptować. Więc po prostu w związku z tym, że się skończyła, no nie skończyła na szczęście, ale zanika taka, chociaż wraca, nie, to źle też mówię, ale najpiękniejsze koncerty to są małe koncerty, to są koncerty jednego artysty w pięknych okolicznościach przyrody, w ładnej sali, dobrze zrobione i wtedy można wyjść po koncercie i w ogóle, a koncert robiony na stojaka przy telebimie z selfie z browarem w lewej, z prawej, z telefonem, czy jest jakiś obraza dla owej muzyki, ale tak się muzykę też odbiera. No, ja też chodziłem po klubach, były rodzaje muzyki, przy której różne rzeczy się wyprawiały. Ja mówię teraz o muzyce w sensie czymś takim, co może spowodować grane na żywo, co może spowodować, że człowiek się poczuje wyższy, lepszy, zdrowszy, przystojniejszy i bogatszy. Ale jest też trochę taki, wydaje mi się, że to musi być dostosowane do czasów, że festiwal z definicji tańszy, no bo w cenie jednego biletu dostajemy wiele opcji. Tak. Sprawia, że i dla mnie to jest najcenniejsze i w ogóle to się świetnie sprawdza na męskim graniu, gdzie swoją drogą słyszałem, że ta część formuły, że koncerty mają być krótkie, to też był pański pomysł. Tak. No właśnie. I tam na męskim graniu, którego no, koniem pociągowym obecnie jest Dawid Podsiadło, tak, niewątpliwie. I no, byłem w tłumie. Widziałem, ile osób tuż przed koncertem samego Dawida Podsiadły wchodziło jeszcze na teren festiwalu. To dla tych wszystkich artystów, którzy są nierozpoznawalni, którzy w ogóle debiutują bardzo często i mają szansę zagrać, to możliwość zagrania na festiwalu, gdzie ktoś ich usłyszy przypadkiem. Oczywiście. To mówimy o żywo. No. Oczywiście, że zawsze tak było. I wtedy to, że jest to taśmowo trochę podane, no trudno, tak? Jest właśnie trochę taka sytuacja, która może sprawić, że posłuchają ich więcej i potem pójdą na ich koncert. To są inne działania. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja mówię, że istnieje też taki rodzaj. Ale tu ma pan rację, oczywiście. No jasne, że ciężko się zachwycić koncertem jednego artysty, kiedy w aplikacji wyskakuje mi powiadomienie, że za 10 minut 400 metrów dalej gra. Ale tak żyjemy. Tak. Ja przeciwko temu nie protestuję. Ja mówię tylko, że są pewne wartości. Ja już myślałem, nadal że pan protestuje i będzie. Nie. Ja tylko nie wiem, czy Dawid jest świadomy, że pan go nazywa koniem, ale to już zostawię pomiędzy wami. Jest świadomy. Tak mówi pan, że jest koniem. Mówi pan tak do niego koniu? Koniem pociągowym. Aha, to nie zrozumiałem. Koniem pociągowym. Nie, no nie, że koniem. Czy że taki wielki jest. Jest dość wysoki. No tak. W każdym razie ja chciałem powiedzieć, że oprócz tego, o czym mówimy, oprócz takiej muzyki użytkowej czysto, że feria świateł, że w ogóle wszyscy razem, że to jest jakaś forma obrzędowości, to jest wszystko okej. Okay. Ja mówię tylko, że istnieją na szczęście cały czas inne jeszcze formy sztuki, że jest jakiś jazzik, że są... No nie ma jeszcze w Polsce takiego ruchu, powoli się to rusza, ale jeśli ktoś z państwa będzie na Kreuzbergu w Berlinie, polecam, mnóstwo jest koncertów free jazzowych, ale są i koncerty rockowe. Znowu się gra muzykę w klubach bez specjalnego anonsowania dla kilkuset osób czy kilkudziesięciu osób i znowu jest, bo człowiek potrzebuje żywego człowieka, no i to jest fajne i tamto jest fajne. No. To prawda. Zaraz będzie koniec roku. Zaraz będzie początek kolejnego, jak się wszystko uda, i będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mm. Trochę tak, kilka nawiązań. Po pierwsze, kompozycja Wośpu to pańska kompozycja. Tak. A po drugie, i ważniejsze, co mnie jednak trochę zdziwiło, no widziałem, że Jurek Owsiak po raz pierwszy chyba publicznie przyznał, że zaczyna mieć dość. Nie wiem, czy pan to widział, taki info z zeszłego tygodnia. Tak, opublikował to gdzieś w swoich social mediach, tak, napisał, że... No, on też, powiedzmy, że 20-latkiem nie jest, no ale mimo wszystko jest dość ciekawe i tak się zastanawiał, czy znowu trochę jest tak, a o tym poniekąd rozmawiamy, że mamy coś, czym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od lat 30 paru i po prostu przestajemy to doceniać. No to jest oczywiste, no bo Boże, 80... 3 rocznice czerwca o tym świadczą, taki drobiazg.
Przecież to ja pamiętam, jak kiedyś był pan Frasyniuk na męskim graniu i że tak powinny wystąpić, wyglądać rzecznice czerwcowe, a nie zasmucanie się jakieś w ogóle tam, żeby Polska była. No nie, po prostu dramat. Nie doceniamy, bo w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego potencjału, który mamy prawdziwy, ponieważ mamy w tej chwili fałszywych nowych bohaterów na przykład. Tworzymy nową fałszywą historię, tworzymy nowych fałszywych artystów, tworzymy w ogóle nową fałszywą rzeczywistość, ale to nie tylko teraz. Bywało to wcześniej. Nie wiem, co jest powodem. Gdzieś tam może kompleksy, że tak, no, nie rozumiem. Z Jurkiem byłaby to ogromna strata. Myślę, że on może mieć po prostu dość cały czas zmagania się z administracją przeróżną. No teraz przecież zmienił miejsce tego festiwalu. Gdzieś tam to jest, Boże, prowadzenie festiwalu, na którym się pojawia kilkaset tysięcy ludzi, mając z tyłu głowy to, że każdy czeka na jego potknięcie, bo tak jesteśmy skonstruowani, żeby się tylko nie udało, to też jest przedziwne. No to jest napinka okropna. Ja jestem pełen podziwu. To jest, bywałem tam przez wielokrotnie. Utrzymać tak wielką publiczność prawie bez ekscesów, te ekscesy, które tam były, to przy takiej wielkiej, przy takim wielkim tłumie ludzi, to jest naprawdę Mistrzostwo Świata. Byłoby to... Ojej, no... Ale cóż, no cóż począć? No, to wszystko zależy od jego kondycji. Mam nadzieję, że to... bo on już się chyba żegnał kiedyś z tą orkiestrą. Myślę, że no nie wiem, co o tym sądzić. Jestem w stanie go zrozumieć, gdyby chciał się, gdyby miał już dosyć, ale byłoby oczywiście... źle bardzo. Ja to nadmieniam znowu tak trochę w takim edukacyjnym tonie, bo no bo jest pan z orkiestrą też od praktycznie samego początku. Nie? To byłoby też... źle nawet nie tylko z powodu tych realnego wymiaru jego pomocy, ale... Nie, myślę, że bardziej symbolicznie, w sensie, że to... My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ponieważ to weszło w nasz taki życiorys, czy taki harmonogram już jako stały element, ale przecież te pierwsze wielkie orkiestry Owsiaka kompletnie zmieniły stosunek starszych ludzi do młodych. No. Przed tym każdy, kto nosił nieco dłuższe włosy, przez starszych, to był traktowany jako potencjalny narkoman i tak. To się kompletnie zmieniły relacje międzypokoleniowe. Do tej pory te festiwale to jest jakiś kosmos. Tam są dzieci, to jest właśnie jeden z takich elementów, o którym mówiłem już na początku, który pokazuje, jacy silni potrafimy być, kiedy tylko chcemy, więc oczywiście byłoby to okropne, gdyby się tak miało stać, jak pan wieszczy. Nie, to nie ja. On sam o sobie tak miejmy nadzieję, tak postanowił napisać. Nie, no ja mam nadzieję, że to jest trochę tak, że to jest bardziej trochę wywołane tym, że zwykle przed premierą kolejnej edycji się jest najbardziej załamiany. Teraz będzie styczeń. No dobrze, zmierzając do końca, jak może doskonale widzicie, pan Wojciech mi tu powiedział, że już po 6 godzinach dzisiaj wywiadu, więc staram się nie przeginać czasowo. Mam dwa pytania tak naprawdę na koniec. Pierwsze. Postaram się zawęzić do winylowych płyt, ale gdyby pan 3 winylowe płyty mógł ze sobą wziąć na bezludną wyspę, to jakie? Ja nienawidzę takich pytań. Ja wiem, ale jestem Rany bardzo boskie. Ciekaw. Zabrał, na pewno bym 3. symfonię Góreckiego to na bank, bo to jest w ogóle absolutnie... mówiłem o młodzieży, właśnie może jakąś taką płytę powinienem wychować. Pomyślę. 3. symfonię Góreckiego bym zabrał z pewnością. Z muzyki rockowej nie wiem, czym coś wziął. Wziąłbym pewnie którąś płytę Alice Coltrane. Na pewno. No i z 3. płytą miałbym naprawdę wielki problem, bo to w 3 płytach. Boże, 50 to byłoby mało. No. Nie wiem, czy wybrałbym Miles'a Davisa, czy wybrałbym Tomka Stańkę, czy wybrałbym Pandita Ramnarayana. To już bardzo trudne. Nie wchodźmy w to dalej. Na pewno dobrze. 3. symfonia jest na 100%. Okay. Bo to jest arcydzieło. Na pewno Alice Coltrane też. Z 3. już mam wielki problem, bo to też zależy, czy byłaby to wyspa słoneczna i pogodna i potrzebowałbym troszkę słońca i do pocieszenia, czy to byłaby wyspa na przykład Islandia.
Trzeba przejść pod wódkę. To chyba tak. No to właśnie. Też zależy, w której porze roku. No to już jest kłopot. I w której porze roku już tej, czy miałbym odpowiednie odzienie. Jest no strasznie dużo, tak mówiąc poważnie, to jest pytanie typu, drugie pytanie, gdzie jaką książkę bym najchętniej wziął, czy... To będę musiał wymyślić inne, bo... No, nie, no, żartuję. Nie, drugie pytanie i równocześnie ostatnie to jest pytanie, które zawsze zadaję moim gościom na sam koniec i ono się nie zmienia, proszę pana, i nie zostało pod pana tutaj napisane. Brzmi ono. Gdyby pan mógł spotkać Wojciecha Waglewskiego, 15-letniego, to co by pan sobie powiedział? Gdybym ja spotkał 15-letniego Wojciecha, powiedziałem do niego, jak miałem lat 15, byłem najniższy w ogóle w klasie. Tam przez jedne wakacje wypakowałem 7 centymetrów, jaki dramat dla rodziców, nie? Powiedziałbym, słuchaj, no gówniarzu, przestań jarać te szlugi, bo to już, a wtedy było modne. Mówiąc poważnie, pytanie dotyczy tego, czy mam, czy coś bym zmienił sobie w swoim życiu, tak mówiąc naprawdę, głębokie. O, jedyny błąd w moim życiu to był taki, że zapłaciłem swojego czasu, przyznałem się do tego szczerze, ale tak to wtedy było w tych latach, za to, żeby nie pójść do wojska, a jednak zapukali do mnie w domu i odbyłem coś takiego jak SOR, taki był eksperyment, chyba przez rok trwał, że się szło na rok po studiach jeszcze. I szły stare chłopy, magistrzy już, czy z rodzinami byliśmy. No, rok kompletnie wyrwany z życiorysu, ale nie wiem, co mógłbym zmienić, bo nie byłem zdrowy niestety, bo gdybym nie był zdrowy, to bym dostał kategorię odpowiednią, ale z kolei gdybym nie był zdrowy, to też bym był niezadowolony, że jestem niezdrowy. Więc nie ma wyjścia, nie mógłbym tego zmienić chyba. Więc chyba nic bym nie zmienił. Może w zespole kogoś, a to pomyślę później. Ale to dobra puenta, bo w takim razie to oznacza, że jest pan zadowolony ze swojego życia. To mało powiedziane. Ja nie chcę nadużywać słów, ale no mówię, że wspominałem już o tym, że najchętniej bym się od razu urodził, nie wiem, w wieku 15 lat, tak jak pan twierdzi, że się urodziłem, tylko teraz od razu przyszedł na świat w tym kapeluszu i byłoby cudownie. No, garnitur jest dobrze skrojony. Dziękuję bardzo. Wszystko leży świetnie, więc szczerze mówiąc ma to sens. Bardzo pięknie, dziękuję. Dziękuję pięknie.